Czy dla Pana Boga grzech jest problemem? Nawet najcięższy grzech, jaki sobie możemy wyobrazić, czy to jest problem? Pan Bóg wszystkie nasze grzechy, nawet te najcięższe, najgorsze, zabrał na krzyż. On zna nasze grzechy, te, które już były i te, które jeszcze popełnimy. Pan Bóg raz na zawsze za każdego z nas oddał swoje życie. Koniec. Ale jest coś bardziej, jeszcze boleśniejszego dla Boga niż grzech. To, że człowiek Boga nie kocha. To, że nie chce wrócić. To jest tak, jak w życiu, w rodzinie, w małżeństwie. Jeżeli dojdzie do kłótni, do nieporozumienia, do różnych rodzajów swarek, to jeżeli kocham, to tego samego dnia idę przeprosić. Dlaczego? Bo kocham. I wiem, że trzeba przeprosić, że trzeba się pojednać. I to jest prawdziwa miłość. Życie staje się nieznośne, staje się udręką, jeżeli w rodzinie, w małżeństwie, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, nie ma przebaczenia. Jest miesiąc, rok, dłużej, że nie ma przebaczenia i to jest straszne. Jeszcze gorsze niż to, co się stało. Mówię to po to, żebyśmy zobaczyli, że jeżeli jest grzech i ja mówię, że ja kocham Boga, że ja jestem katolikiem, to idę od razu do spowiedzi. Jeżeli ktoś czeka ze spowiedzią tydzień, miesiąc, rok, nie jest katolikiem. Może tam jest zapisane w księdze, że jest. To jest nieważne, mało ważne. Bo my nie jesteśmy w kościele, żeby przestrzegać prawa. No jest prawo przynajmniej raz w roku przyjść do spowiedzi. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Komunii Świętej. To tak jak, nie wiem, no głupio wymyślę, przynajmniej raz w roku pocałować żonę, męża, przytulić dziecko. Raz do roku, raz wystarczy. To jak niektórzy w kabarecie mówią, przecież raz ci powiedziałem na ślubie, że cię kocham, to po co ci więcej? No i takie życie z Bogiem może być też takim kabaretem, albo bardziej tragedią. Teraz ja wiem, że są grzechy trudne, że trudno nam jest przyjść do spowiedzi, że jest wstyd i inne problemy z tym związane. Ale co jest ważniejsze? I teraz warto nad tym się zastanowić, żebym ja był katolikiem, który kocha, a nie był katolikiem, który tylko przestrzega prawa. Bo to wy to czujecie, to jest zasadnicza różnica. Kto kocha, a kto tylko przestrzega prawa. I zobaczmy, Żydzi mają w rękach kamienie i oni już chcą rzucić w Chrystusa. I już w samego Boga. My powiemy, to nie ja. Ja tak na pewno nie robię. Jak to? Jeżeli ja gromadzę na swoim sercu kolejne kamienie grzechów, no to ja tylko właśnie w ten sposób traktuję Boga. Niestety żyjemy w świecie, gdzie walka już nie z człowiekiem, ale z Bogiem jest coraz większa. Człowiek zaczął bluźnić Bogu i to prosto w twarz, mówiąc, że jego decyzje nie są dobre. I to oczywiście chodzi na przykład
takie rzeczy jak zabijanie nienarodzonych, jak eutanazja, ale także kwestionowanie świętości na przykład kanonizowanych osób, ostatnio Jana Pawła II, że człowiek mówi: Boże, Ty nie znasz się, Ty się pomyliłeś, i to już jest bluźnierstwo. To są straszne rzeczy. Jeszcze jedno. My się boimy o śmierć naszą. I to jest jakiś paradoks, że ja się boję, bo jest wojna, niektórzy, no, choroba, różne sprawy, ale mnie to zastanawia, że ja się boję, wiem, że umrę i to może być w każdej chwili, ale nic z tym nie robię. Z czym? Z tym, żeby być w przyjaźni z Bogiem. Że ja potrafię spokojnie iść do łóżka w grzechu ciężkim. Myśmy się przyzwyczaili, jeżeli ci się to zdarza, iść spać w grzechu ciężkim, to znaczy, że coś jest bardzo źle. Że ty się przyzwyczaiłeś do grzechu, że ty już to serce masz jak ten kamień. I tam może jest taka dumka, a ja sobie pójdę na święta. To jest straszne. I to gdzieś jest taki też, no, wybaczcie, mój obowiązek, żeby o tym powiedzieć. Zastanawia mnie to, bo każdy z nas, ja też, mamy swoje grzechy, i lekkie, i ciężkie, tylko właśnie nie jest problemem sam grzech. To też. Ale jeszcze większym jest to, że ja nie chcę Boga przeprosić. Że tak trudno jest mi iść do konfesjonału, a u nas w kościele ksiądz jest zawsze przed mszą, i powiedzieć: zgrzeszyłem i idę spać w grzechu ciężkim. Dzisiaj Pan Jezus, jak ktoś uważnie słuchał, dzisiaj i kiedyś tam, mógł być zabity. Żydzi mieli już kamienie, już chcieli rzucić, już go chcieli zabić. Ale to nie był moment śmierci Jezusa. Jezus miał umrzeć w inny sposób i w inny dzień. Nam się wydaje, że to ktoś decyduje o tym, kiedy my pomrzemy. Że to będzie rakieta, że to będzie wojna, że to będzie to czy tamto, i boimy się. Ja to rozumiem, to jest ludzkie, ale Pan Bóg wie, On już wie, gdzie i kiedy ty umrzesz. Boimy się o mężów, o synów na wojnie. Jasne, tam jest śmierć bardzo blisko i może zginąć. Jasne, ale Pan Bóg wie, gdzie i kiedy. Być może to zabrzmi dziwnie. Pan Bóg wybrał ten moment, że on zginie tam, a nie w domu. Oczywiście wojna, żebym nie został źle zrozumiany, nie jest czymś dobrym, ale wierzymy w to, że Pan Bóg wykorzysta wszystkie możliwości, żeby nas uratować. I być może te okrucieństwa wojny, ta krew, to, co wszystko najgorszego się dzieje, dla tych mężczyzn, ale dla kobiet też, którzy są na wojnie, będzie i jest to ostatni moment, żeby to serce zmienić. I będą umierać z wezwaniem Jezusa. Może tak być, nie musi. Ja mówię do was tutaj, czy idziesz spać w grzechu ciężkim?